Hej, z tej strony Grustu. Wracamy do świata Kenshi oczywiście. Jesteśmy teraz w Shark. Mapeczka Shark widzimy i teraz będziemy udawać się szukać, tak jak mówiłem, Red Saber Gang. I później pewnie będziemy szukać Swamp Ninjas. A później pójdziemy do marketu. I może coś ciekawego dostaniemy. No ale tak, jak mówiłem, na razie podróżujemy dalej w takim razie. Widzę, że nasi ludzie tak dosyć pojedynczo zechcieli ruszać, no ale my będziemy biegać jednak w grupie. W grupie raźniej i bezpieczniej, więc no ruszamy na podbój nowych bandytów. Trafiliśmy na jakiś budynek na bagnach. Wygląda na dosyć tajemniczy. Jakiś outpost. Wyjdziemy, sprawdzimy, kto tam jest ciekawy. No okej. Okay. Wychodzi na to, że to są czerwone sabry, ale... jacyś dosyć przy... Nie są przyjaźni. Już widzę, że... Jeden... szef chyba ich... O, no to zaczynamy walkę. Ta walka może być dosyć szybka, jak widać. Na swoją obronę mogę powiedzieć, że my ich nie zaatakowaliśmy. Oni nas zaatakowali. Ale widzę, że zaraz skończą się te pojedynki. Bo już wszystko leży. Tada! Ojej, to było dosyć zabawne. Ale tu jest jakiś typ, który jest warty 21 tysięcy. A to nie jest 10 tysięcy. A nie, przepraszam, to Grustu jest warty 27 tysięcy. Okej, ty jesteś bydlaku coś warty. To pick up. Będziesz na sprzedanie później, się przyda. Zajrzyjmy, co ty masz tu ciekawego. O, horse choppera masz, jakieś pieniążki, to się przyda. Jakieś specjalisty masz, to ci zabierzemy, to będzie na sprzedaż. W sumie mamy tu sabre mate'u. Myślę, że zmienimy naszemu, któremuś towarzyszy, broń. Hep, ty z czego bijesz? Ty bijesz z tego, to co zostaniesz? Screamer. Screamer, myślę, że może tobie. To jakie masz zyski? No, sabry masz lepsze. No nie, nie masz lepsze, porównywalne. Ale zobaczmy, bo u ciebie sabra bije po 1,54, 2,20. Ile to warto jest? 37 tysięcy, 25 tysięcy. Tu defense większy będziesz miał. A tutaj masz plusy, atak bonus, 4. Dobra, pójdziemy nim w sabry. Pójdziemy nim w sabry, bo już mamy kogoś, kto będzie walczył po prostu w ten sposób. Pole army mamy u naszego... Nie Planka, tylko Berna. Bern walczy pole armem, no. Więc okej, okay, załatwione. Pierwsza nasza rzecz tutaj, jeśli chodzi o przeciwników, została załatwiona. Mamy nową broń, fajnie, pięknie i zgrabnie. A my ruszymy w takim razie zobaczyć, czy Swamp Ninja jakiegoś trafimy. A później udamy się do marketu. Więc ruszamy dalej. Trafiliśmy w końcu na następne miasto. Jak widać, są to ninja. Swamp Ninja, więc jak najbardziej spróbujemy zrównać ich z powierzchnią ziemi. Przynajmniej może trafimy na jakiś... Uciekli. A, oni uciekli na górę. Dobra, zajmiemy się najpierw w takim razie tutaj panami, którzy są... A w ogóle Spite, czy ty już masz amunicję jakąś? Nie masz jeszcze. Dobra, to panowie, ubijcie tutaj tych tutaj, co łażą sobie tak nieprzyjemnie. Ale jakbyście mogli go załatwić zamiast dostawać oklep, to byłoby znośnie. Panowie, wy mogliście tego trafić, ale żebyście go trafili jeszcze. Powiem wam, jakoś tak mocno ci Swamp Ninja. Widzę. O, dobra, tutaj już nasi się wbijają. No, sporo nasi się obrywają. Tym bardziej Grustu teraz jeszcze napierdziela z klientem na rękach. Okej, ten też dostał. Nie, panowie, tu proszę, tu. Leczyć się, kto może. Zobacz, Bert. Tu leży człowiek, którego możesz ściąć. Brawo. A teraz faktycznie możemy wbiec tu na górę, bo tu strzelają w nas gagatki. Nie będziemy przecież na darmożkę tutaj się wbijać i bez możliwości walki, jak możemy po prostu podejść i ich zaciukać, nie? Przy okazji wybijemy ich. Szybko poszło. Następny strzelec, proszę go też ubić. O, tu jeszcze ktoś wybiegł, drugi. Powoli, panowie. Proszę wbiec tu do środka. O, proszę, następny. Ubijać to. Ubijajcie jak tylko możecie. Dosyć mocno się obrywają, aż mi to trochę niepokoi.
Pong, co ty robisz? Pong jest w wodzie. Cały Pong. Panowie tutaj. Bijcie w takim razie następnych. O, piękne cięcie. Następny burn. No, dajesz. Pokaż, jak to się robi. Nie tego trafiłeś, ale też się cieszę, że ci się udało. Ładnie cię kasz, ładnie. A nasi pozostali, dobra, Screamer, jak tam sobie dajesz z nową radę? Z nową bronią, nieźle mu idzie nawet. Ładnie wchodzi nawet. Jak powiem tak, jestem nawet za dużo... Uuu, jakie triki robi, no, cięcia ładne. Ale Bern, to wiadomo, to jest nasz Bernik. Tutaj co się dzieje, Hept robi bąk, klient leży, bardzo mnie to też cieszy. Kamil, kogo ty tutaj szlachtujesz znowu, co? Pięknie zaszlachtowany. Zobaczmy, to jakaś noga odcięta. O, tutaj trzeba być gdzieś na środek, bo widzę, że tutaj jest możliwość czegoś tam wyniuchania. Panowie, co wy tu teraz... Aha, tego próbujecie, bardzo dobrze. To proszę go bąknąć, bardzo proszę. I proszę tutaj na środeczek. Tu na środeczek poproszę wszyscy. Znowu ktoś wpadł do wody, tak? Taki slow motion wam się załączył. I podleczyć się w takim razie. Naprawić się, kto może. Kto to tam? No Pong, oczywiście Pong wpadł, no, jakby inaczej. Kogoś tu jeszcze naprawiamy? Jeszcze naprawiamy, dobrze. To naprawiajcie, panowie. Pong nadbiega, tak, cały Pong. Dobra, panowie, teraz wchodzimy tutaj. Sprawdzamy, co tu jest. Jest kilku do ubicia, bardzo dobrze, możecie się zająć tym. Kamil, ty w tym czasie możesz obrobić ich safe. Nie wiem, co tam będzie ciekawego. Ale idź obrobić safe. A nasi już się pozajmowali. No i bardzo mi to cieszy. Co tu ciekawego było? Uuu, Black Raptor jakiś... jakaś broń ciekawa do zrobienia. To się naraz jej nauczymy. Przy okazji możesz sprawdzić pozostałe rzeczy. Tutaj panowie, no oni czyszczą. Czyszczą tak jak powinni czyścić. Cieszy mnie to niezmiernie. Teraz tak, tutaj nic ciekawego. Tutaj dwa katy, mi się to przyda. I co? No i tu nic więcej ciekawego nie było. Trochę smutałkę. Może coś w środku jeszcze będzie. W takim razie, panowie, Bern, proszę tu podejść. Dobra, on chce zginąć ewidentnie. Walcie go, bardzo dobrze. I tu widzę, że kolejny nadchodzi, ale za niego nie ma nic pieniążków. O, proszę, jak miło, przybiegł z nową bronią jakąś. Trzeba będzie sprawdzić, co to jest w ogóle za broń. Sprawdzimy. O, dobra, teraz tak. Screamer i co? A, to jest ten Black Raptor. O, i to jest na zwykłe bolty. Spoko opcja. Niezłe obrażenia nawet i dosyć ładna broń. Proszę się zebrać. I się proszę podleczyć, naprawić, ile się można. Kim ty jesteś, że tu tak biegasz? Nikim ważnym w takim razie. Darujemy to i jedno miejsce zbadaliśmy, to sprawdźmy teraz tutaj. Bo tutaj widzę, że jest kilku strzelców. Zajmijmy się nimi. O, proszę bardzo. Gruz, jak już tu jesteś. Możesz poubijać. O, tego możesz iść załatwić. Brawo, już prawie zginął. O, wytrzymały. Naprawdę wytrzymały. Dobra, i co tutaj miał ciekawego? Bolty. Bierzemy bolty nawet. Nasi pozostali wariaci, no, wbijają się bardzo dobrze. Tutaj panowie, co tu się stało? Tutaj jest trzoda narobiona, dosyć perfidna. Nie widzę tutaj za to... O, tutaj... Spy, pomóż tutaj, co? To byłoby całkiem sympatyczne. Tutaj panowie dalej robią trzodę. Gdzie jest Grustu? Grustu biegł tutaj. I kogoś załatwił. I zabił na amen. To załatw tego. Okej, załatwił go na amen? Nie, ale możesz sprawdzić, co on tu ciekawego miał. Nic ciekawego. Szkoda. Tu ktoś leży. No, zobaczmy. Kamil biegnie, Spy biegnie. Hep. Hep jest w... Czemu jesteś... Hep, czemu jesteś... Nieważne. Nie wiem, czemu tu Hep się znalazł, ale się widocznie znalazł. Dobra, ubijcie go. Kogoś tu jeszcze macie do ubicia, to proszę bardzo śmiało biegać. No, tutaj sobie ktoś strzela elegancko. Myślę, że go zaraz położą. Ojej, ale dostał. Dobrze, dostał pięknie. Co tu miałeś ciekawego? Nic.
Kamil, ty widzę, że nie masz zbytnio co robić. Będziesz biegał zaraz szukać. Ach, tutaj są następni. I tu jest jakiś Hork, Swamp Ninja. Ojoj, już go nie ma. Jest dead. Świetnie, bardzo mnie to cieszy. O, tu od tyłu. Kim ty jesteś? Ninja Blacksmith. Okej, okay, powoli, powoli. Sprawdź go. Co on miał ciekawego? Room. Bardzo mnie to cieszy. Czy on był jakiś wytrzymały? Nie, ale kidnap. I bardzo mnie to cieszy. Mam już jakiegoś klienta. No, może kogoś tam uda się sprzedać, nie? Nie wiem gdzie jeszcze. Na razie żadnych nie widzę, żeby byli coś... nie wiem kto i gdzie, ale coś ktoś miał. Bern. Sprawdź to tu. Nie, ale napraw się w takim razie. No, pięknie, Pong, tam z ciężkiej broni, ale daje radę. Ja tu nic nie miał. Bern, też, be careful next time. Do siebie mówisz, kolego. Tu widzę, że wyszli na zewnątrz walczyć. Też dobrze. Screamer, okej. Tu widzę, że też już porozwalane. Widzę, że oni padaczki dostali, biegają wszędzie. Kamil, słuchaj. Ubiłeś go? Żyje? Pick up. Przyda nam się, będzie jeden przynajmniej. Tutaj kogoś ubiliście? Pick up. To będzie kolejny na sprzedaż. Może znajdziemy jakoś, żeby chciał kupić bandę obdardusów. Tutaj masz kogo? O, Swamp Ninja Fence. Nic nie miał. Ale możemy go też sprzedać. Pick up. Kidnap w tym wypadku. Heb, ty widzę, że nie masz co robić. Kogo ty chcesz bić, kolego? Ja bym tu się rozejrzał z tobą. To jest sporo ludzi do zebrania. Piku. Bardzo pięknie. Pong ty już masz. Bern ma. Heb ma. Pong dopiero wbiega i Pong kogoś z tych podniesiesz w takim razie. Dying, dying. Unconscious. Bierzesz go. Nie, nie, miałeś go podnieść, goddammit. Podnieś go tu. Dziękuję. Kto jeszcze nie ma? Screamer. O, Screamer, weź tego ubal. To jest jakiś robot. O, to robota wyporwiemy. Znaczy, to jest głowa, która jest warta jakąś mamonę. Kogo ubal? No stara się. O, Kamil przyszedł tam. O, dobrze, leży. Pick up. Świetnie, mamy kolejnego ściągniętego, zabierzmy mu to, hehe. Kto ma na plecach? Chyba każdy jakąś nagrodę sobie wziął. Kamil też, o Kamil, co tutaj się dzieje? Kim, aha, jeszcze Drifter się pokazał. Dobra, ubijcie go. Dobrze, dobrze, idzie wam pięknie, piękniej, okej, dobra, wszyscy? Wszyscy, pięknie, możemy stąd wybiec. Co na raz zarabialiśmy, to nasze. Teraz tak, medic. Zobaczmy, w jakim stanie jest to miejsce. 67 na 24. Sporo wytłukliśmy. Więc na pewno będą mocno osłabieni. Pójdźmy do market. Może tutaj będzie można sprzedać ich. A i tak jest się blisko świata. Państwa United City, więc Imperium z miłą chęcią przyjmie taki skromny datek. A my biegniemy w takim razie do tego miejsca. No i dotarliśmy do miasta, znaczy małej miejscowości, która jest, no, jakimś rodzajem marketa, więc obstawiam, że tutaj jest raczej sprzedaż niewolników. Z tego, co tu widzę, jednak faktycznie. Mamy tu gdzieś jakiś domek, który możemy odwiedzić, w którym by skupowali bar. Bar nas nie interesuje. Tutaj też nic. No nie mam gdzie czego sprzedać. Ale bieda. O, jest dom niewolniczy. Każdy ma kogoś na sprzedaż, tylko trzeba jeszcze sprawdzić, czy oni żyją. Ten jest warty 10 tysięcy i jest martwy. Kurde, nie podliczyłem go. No trudno. Resztę nie po... O, kolejny. No to... Trochę nie wyszło nam. Jak jest martwy, to put down. O, ten jest critical. Hep, możesz iść go sprzedać. Póki jeszcze żyje. Bierz go za 400 katów. Dobra. Ten limp trauma. Nie szkodzi. Który jeszcze? Kamil, twój. Dying, dobra.
Podejdziemy też, sprzedamy jeszcze. Plank. Nie, przepraszam, nie tu, nie tu. Plank. Sprawdź go. Żyje? Żyje, bardzo dobrze. Następny będzie na sprzedaż. Screamer, twój. Żyje, dobrze, też pójdzie na sprzedaż. Pong, twój. Żyje, dobrze, to nie ma tragedii. No za tego dużo nie dostaniemy, 5000 za martwego, nie? Trudno. Ale czekamy następnego, bierz go pan. Kamil, bierz go pan. Plank, bierz go pan. O! Co, on nie żyje? To poddał w takim razie. Jak jakoś nie chce żyć. Nie chce być sprzedany. W takim razie ten nie chce być sprzedany. Ale spoko, jeszcze mam następnych. Pong. O, pong. Zagadaj. Pewnie. Bierz go pan. Kto tu jeszcze? Screamer, chodź, ty jeszcze też spróbuj go sprzedać. Bierz go pan. No i trochę pieniążków zarobione. Jakoś specjalnie dużo, no ale jest. No za tego zobaczymy, czy coś dostaniemy. Jeśli nie, to trudno się go wyrzucić. Jeden nie wytrzymał, hehe. Spy, jak już tu jesteś, podejrzyj, co on tu miał. A, nic ciekawego. Ktoś miał do nauczenia się. Więc nauczymy się, a to i tak znamy. To co, troszkę zarobione. Slave Market odwiedzony. Biegniemy do Katun w takim razie, żeby odebrać jeszcze jedną nagrodę. Dotarliśmy wreszcie do miasta, więc zobaczymy, czy uda nam się to truchło już teraz oddać i czy zdobyć jakąś nagrodę. Dobrze by było, więc Grustu, zaraz zobaczymy, czy dostaniemy jakąś nagrodę. No, panie. No, dobra, panie, 5000 nie chodzi piechotą, tak? Dobre i to. Dobra, jesteśmy w nowym mieście. Mamy tutaj masę różnych rzeczy i zleceń, które za chwilę pobierzemy. Ale to już na spokojnie w następnym odcinku. Na razie trzymajcie się, do zobaczyska, hej!